Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Testujemy sobie nowe DLC. Ja sobie zakupiłem tylko DLC z Jaguarami. I mamy tutaj jednego z nich, jest to... Żeby was nie skłamać, Jaguar XJ220. Jest to chyba jakiś starszy Jaguar, prototypowy zdaje się. Nie będę się wgłębiał, jakoś rozdrabniał na szczegóły, jeśli chodzi o jego historię. Przejedźmy się nim w Need for Speed Rivals. Model wygląda fajnie. Chociaż mnie się nie podoba ten taki wydłużony tył. Nie wiem. Taki mój gust. Pojedziemy sobie może jakiś wyścig. Mam nadzieję, że policja nie będzie mnie gonić. Powiem wam, że samochodzik jest... Nie... Policja mnie goni. Powiem, że samochodzik jest nieco taki powolny, chociaż jeszcze go nie tuningowałem. Jeszcze nie dałem mu technologii pościgowych. I powiem wam, że posiadam oba modele samochodów, również dla wersji policyjnej. Dobra, poczekamy chwilkę. I to mam nadzieję też wam wszystko pokażę. Jeszcze pokażę wam drugi model, który również mam z tego DLC. Wiecie co? Chcę sobie pojechać jakiś... O, teraz mogę wam pokazać, jak samochód wygląda podczas jazdy. Tu się zdaje się otwierają drzwi do góry. Nie, w bok. Drugi Jaguar jest w każdym razie szybszy według statystyk. Za chwilkę go sobie zobaczymy, tylko tym Jaguarem pojedziemy jakiś tutaj wyścig może, co? Co wy na to? I tego drugiego Jaguarka sobie jeszcze stunigujemy, myślę, jakoś. Okej. Jedziemy sobie tu i tu zdaje się niedaleko będzie jakiś wyścig, tylko naprawmy sobie może mój samochodzik tak, aby był po prostu piękny, ładny i świecący na zawody, które są już tutaj. Uwaga, tu jest stacja. Na ręcznym zawracamy sobie pięknie. Kurde, co za dziad, musiał mi się wpieprzyć, ale nic sobie tam specjalnie nie zrobiłem. Okej. No i jedziemy. Teraz zobaczymy, co ten Jaguar potrafi, jakich będę miał przeciwników i w ogóle. Co do DLC. Zostały wydane, poza tymi Jaguarami, jeszcze dwa chyba samochody od Ferrari w postaci zupełnie oddzielnego DLC. Ja sobie kupiłem pakiet Jaguarów pełny, czyli za 15 zł. I mamy tu dwa samochody. Trochę takie, nie jest zbyt obszerne to DLC. No ale w Need for Speed Most Wanted rok temu też tak było. Nie jest to wcale żadne usprawiedliwienie. Ale dobrze, że jakieś DLC jest. Czyli jakaś tam nowa zawartość do gry prawdopodobnie jeszcze się pojawi. Dobrze. I okej, jak widzicie, zostawiają mnie tutaj z tyłu moi przeciwnicy. Potrzebowałbym trochę ten samochód jeszcze ulepszyć. No ale nie mam na to zbyt wystarczającej ilości punktów. Mam tylko 300 tysięcy. To jest zdecydowanie za mało, żeby sobie wymaksować. Mógłbym tam jakoś go sobie ulepszyć. Ale chcę zostawić sobie te punkty na ulepszenie tego szybszego Jaguara, którego wam zaraz, za chwilkę pokażę. I jeszcze wersje policyjne. Co do Ferrari, Ferrari mi się jakoś mniej podobały te modele samochodów i dlatego wybrałem sobie Jaguary. Nie są jakieś zbyt szybkie. Ale to może dlatego, że przesiadłem się z bardzo, naprawdę bardzo, bardzo właściwie piekielnie szybkich pojazdów, takich jak Bugatti Veyron czy McLaren P1 w Need for Speed Rivals. No i jeździ się nim ociężale. Driftuje się nieciekawie, naprawdę. W drift wchodzi fatalnie, ale to za sprawą też prędkości. Nie wiem, mam wrażenie, że ten samochód ma mało mocy, ale powtarzam, tuning jest tutaj zerowy i myślę, że po odpowiednim tuningu samochód będzie się, by się spisywał po prostu odpowiednio lepiej. Wyścig ukończyłem na pierwszym miejscu,
56 tysięcy punktów mam już do zdeponowania. Teraz kwestia tylko dojechania do kryjówki i wybrania następnego samochodu. No i jeszcze po kupieniu DLC mogę tylko powiedzieć, że oba samochody dla rajdowców były po prostu od razu odblokowane. Fajna opcja. Nie trzeba się bawić w jakieś tam zdobywanie punktów dodatkowe. Chodźmy sobie do kryjówki. No i sobie zdeponowaliśmy punkciki Jaguar XJ220 i chodźmy zobaczyć jeszcze sobie Jaguar CX75 prototyp. Wygląda on tak, jak widzicie, statystyki w porównaniu do tego poprzedniego Jaguara są już nieco lepsze, prawda? Chodźmy zobaczyć teraz, właściwie w pierwszym samochodzie nie pokazałem wam jeszcze personalizacji, no bo każdy samochód ma tutaj inne malowanie. Te takie na całą karoserię, winyle i barwy, to jest to. Tutaj mamy takie coś, ładnie. Takie coś, ciekawe. I to. No, ten pierwszy antybohater, tak się nazywa ta naklejka, jest chyba najfajniejsza. No ale zobaczmy sobie drugiego Jaguara. Tutaj mamy statystyki, no, już znacznie lepsze. I zdaje się, że po... No, zobaczmy sobie naklejki najpierw. Zdaje się, że to będzie jeden z lepszych samochodów nawet dla, proszę was, rajdowców. Te malowania takie sobie nieciekawe. Kolorek możemy sobie chyba też zmienić. O, biały. A dajmy sobie czerwony. Nie, czerwone to są zarezerwowane dla Ferrari. Niech sobie będą takie. Felgi damy czerwone. Ja lubię czerwone felgi w tej grze. Pięknie. No i sobie zainstalujemy jakieś może ulepszenia osiągów. Zacznijmy od przyspieszenia. Pyk. No i teraz samochód powinien już się spisywać tutaj dużo, dużo lepiej. Jeszcze prędkość maksymalną sobie zwiększymy. Niestety zabrakło mi punktów, ale i tak ładnie udało mi się tutaj wzmocnić nasz samochodzik. Technologia pościgowa. Zainstalujmy sobie pierwszy poziom, nie będę kupował specjalnie jakiś tam, nie wiem, rzeczy. Turbo na pierwszym poziomie za mało, nawet nie mogę sobie kupić. Dobra, no to chodźmy sobie pojechać jakiś wyścig może, albo może pościg. Nie wiem, czy pościg to jest dobry pomysł, ale mam tutaj wyzwanie jakieś. Ktoś mnie pobił. Zobaczmy. Słuchajcie, jaki szok! Jak to wygląda! Ja pierdziele! Ale wypierd! Masakra! Piękny jest! Bez kitu. Nie no, zanim pojadę jakiś wyścig, chcę się nim przejechać kawałek chociaż. Fucking shit. Jak to zapierdziela. Wow. Dobra, pojedziemy sobie z tym wyzwanie. Konfrontacja. Lecimy, o kurcze. Fajnie się tym jedzie. Już zupełnie inna bajka niż ten poprzedni Jaguar. Ej, ale się nie... Nie, no to jest to. Kurczę. Piękny jest, bez kitu. Wow. Ile pojedzie, jak myślicie? Nie no, 4 paki nie wyciągnie, bo ja i tak nie wymaksowałem go jeszcze, a już leci 300... Coś tam chyba 40 jechał, tak? Dobrze widziałem? 340, o kurczę. Ale on pędzi. Lecimy. Gdzie on mnie tu prowadzi, ten GPS wstrętny? O kurczę. O fucking shit. No dobra. Olejmy ten wyścig, niech sobie tam dojedzie gościu sam. Zobaczymy, ile wyciągnie ten Jaguar. Właściwie nie po wymaksowaniu nawet. 365 km na godzinę. Jeszcze dwa poziomy do wymaksowania prędkości maksymalnej im zostały, jeśli chodzi o tuning. Wow. No, będzie ciekawie, powiem wam. Okej, tu mamy jakiś pościg. Zobaczymy, jak się spisze, ale fajnie brzmi w ogóle. Jest cichutki, wysuwa mu się spoiler z tyłu. No, wygląda fenomenalnie. Bez kitu.
Jeszcze zobaczymy wersję policyjną, także spokojnie. Na razie sobie pojedziemy tutaj pościg, właściwie ucieczkę. No tutaj widziałem jakiś Jaguar naprzeciwko mnie jechał w jeździe dowolnej. Okej, okay. Przydałoby się turbo. Piękny samochód, bez kitu. Strasznie mi się spodobał. Okej, okay. Coś mi przypomina ten tył, wiecie? Nie wiem, jakiegoś Citroena prototypowego też mi przypomina ten tył w tym Jaguarze. Aj, nie pamiętam nazwy, nazwa była jakaś taka... W ogóle te prototypowe samochody nowe jakieś mają takie dziwne nazwy. No ale cóż, taka sytuacja. Okej, okay. Goni tu Ferrari, spadaj. Ekstra. Oj. Doczytywanie terenu, stoimy w miejscu. Okej, niestety musiałem zrestartować nie komputer, tylko grę. I tym razem chyba będzie wszystko w porządku. Mam nadzieję. I sobie dokończymy ten wyścig, dokończymy ten pościg. Pięknym Jaguarem prototypowym. Jest naprawdę świetny z wyglądu. Oj. Bez kitu, nigdy mi się jakoś Jaguary nie podobały, wiecie? Astony Martiny owszem, ale Jaguary jakieś były, coś w nich było nie tak. Ale ten sportowy, ten właściwie egzotyczny wóz zrobił na mnie fenomenalne wrażenie. Niesamowity jest. Wszystko mi się w nim podoba. Chociaż z tyłu, tak jak mówiłem, podobny jest do Citroena, ja wiem. I ten wysunięty tył też tak troszeczkę do Aventadora, ale linie w ogóle nie są podobne do Aventadora. Linie są bardziej opływowe, bardziej takie zaokrąglone. Aventador jest taki groźny, wiecie, ma takie jakieś tam ostre krawędzie, można powiedzieć, prawda? Oj, oj, oj. Dojdziemy sobie do końca tego pościgu. Mam nadzieję, że to nie będzie trudna sprawa, aby to wygrać. Goni mnie tu co prawda jakaś policja, no ale damy sobie radę. Spokojnie. I mamy tutaj kolejny punkcik. Pięknie pruje ta maszyna, naprawdę. A jeszcze można ją sporo, sporo ulepszyć. Nie mogę się doczekać, aż tego dokonam. Myślę, że jeśli Kemot się zgodzi, to nagram z nim coś właśnie z tych DLC. Mam nadzieję, że kupi sobie Ferrari, sobie porównamy te samochody na jakimś prawdziwym wyścigu, słuchajcie. No ale to jest pieśń przyszłości. Na razie skupmy się na Jaguarach. Okej, okay, i wiecie co, wyznaczmy sobie najbliższą trasę do GPS, do najbliższej kryjówki. Mamy 3 km za nami, zdaje się. Policja gdzieś tu się wywaliła, o rany. A my sobie uciekamy stąd. Musimy zmienić sobie pas na ten i zjechać w ogóle z autostrady. Wiecie co, wkurzają mnie trochę te napisy, które wyskakują na środku ekranu. Ja czasami chcę sobie popodziwiać moją piękną brykę bądź otoczenie. Wyskakuje o gdzieś tutaj na środku, prawda? Wolałbym, żeby gdzieś tam z boczku to było umieszczone, tak żebym mógł się skupić też na tym, co się dzieje, prawda? Gdzie jadę i tak dalej. Ojej. No dobra, idziemy sobie dalej. Samochód jest już mocno, dość mocno uszkodzony. Mniej jak 50% zdrowia ma, można powiedzieć. O Jezus, znowu. I znowu. God damn it. Już krytycznie uszkodzony, pięknie. Już bardzo krytycznie. Czy dojadę do kryjówki? Myślę, że jakoś to się może udać. Ale jak będzie, to zaraz chwilkę się dowiemy. Okej, okay, Kolczatka, unikamy. Jedziemy sobie skrótem. I tu już jest nasza kryjóweczka. Okej. To jest właśnie Need for Speed Rivals. No dobrze, jesteśmy w środku.
Zmieńmy na karierę policjanta. Pokazałem wam chyba wszystko. Ten magiczny samochód jest niesamowity. Można sobie tu obejrzeć go jeszcze z bliska, z różnych tam... Ale słabo to oglądanie wygląda. Trudno. Zmieńmy na karierę policjanta i sprawdźmy sobie jaguary policyjne. Zdaje się, że też powinny być. Gdzieś one sobie tutaj. Jest XJ220. Ma strasznie niskie statystyki. Aha, nie, on ma... A no tak, tak, tak. O, są trzy wersje, tak? Prewencyjna, ta zwykła policyjna i tajniak. No i mamy jeszcze tego X75 prototyp, tak? Nie są to jakieś najszybsze auta. No dobrze, weźmy sobie tego prototypa. Już nie będę brał tego XJ220, bo no jakoś tam nie chcę się już z nim bawić. Jest za wolny, nieciekawy i brzydszy. Dobrze, weźmy sobie taran. Pojedziemy, nie wiem, może jeden pościg. Czy jakieś przechwycenie, za chwilkę się zobaczy, co tam mi przyjdzie do łba. Weźmy sobie kolczatki. Taran, a dobra, niech sobie będzie takie na pierwszym poziomie, co mi tam. Chodźmy sobie, o, tutaj nie mam przechwycenia zrobionego. Chodźmy zobaczyć, co to jest. No i wersja tajna nie różni się zbytnio od wersji dla rajdowców chyba. Tak, z tym, że jest tajna, jest szybsza. No i jest to policjant. Wow, a słuchajcie, jak on odpala. Kurde. Czy on ma jakiś napęd elektryczny, cholerka? Czy jak? Nie. Musi, na pewno nie ma elektrycznego, ale tak odpalał jakby, kurczę, jakiś statek kosmiczny. No dobra, gonimy tutaj przestępców. Pagani fujara. Piąty poziom, tam sobie... O, ale kurczę, ten samochód jest niesamowity. Wersja policyjna jest jeszcze szybsza. Pobawimy się, oj tak. No, 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 no. God damn it. No, 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 dajesz, dajesz Jaguar. The Jaguar. O, nie wyszedł mi drift. Niedobrze. Czy jeszcze dogonię tego faceta, czy nie? Do cholery. Nie, jeszcze jest gdzieś tam sobie. Nieudane przechwycenie. Jest! Wspaniale. No nic, to zrobimy sobie jakieś takie w dowolnej jeździe przechwyconko. No, pokażę wam, jak się spisuje Jaguar policyjny X75 prototyp. Jest piękny, naprawdę. Chociaż i tak... Nie może się równać jakby z najszybszymi policjantami, takimi jak Bugatti Veyron Super Sport, czy Hennessey Venom, czy Agera. Tutaj mamy jakiegoś typka. Zobaczmy. Pościg rozpoczęty. Okej. Okay. Ścigamy go. Ej, czemu on się nie chce złapać? W ogóle, what the fuck? Okej, okay, aresztowany. Dobrze. Jedziemy sobie następny chrypać. Tutaj jakaś blokada. Weźmiemy sobie jeszcze jednego, złapiemy. Chociaż nie, tutaj mamy... O, właśnie. To też bardzo lubię. Tu mamy... szybka reakcja. Jak to się wyłącza koguty? Wyłączało. Już nie pamiętam. Wow. Okej. Okay. Nie, to po prostu jedźmy. Może tak. Nie będę wyłączał tutaj już nic. Po prostu się przejedźmy. Ostatni wyścig tym samochodem, 7, prawie 8 km. Tylko nie wiem, po co mi te koguty, denerwują mnie, bez kitu. Jak się je wyłącza... O, dobra, wyłączone. Super. Naprawdę, wiecie co, naprawdę bardzo przyjemnie się nim skręca, tym Jaguarem. Fajnie wchodzi w drift i w ogóle. Jeszcze sobie go naprawiłem, jest coraz czyściutki, pachnący. Ekstra. Pięknie. Wow.
ale bardzo fajnie naprawdę się nim jeździ. Chociaż wiecie co, jeśli chodzi o DLC za 15 zł, czy to jest wystarczająco, czy nie? Czy to jest mało, czy dużo? No musicie sami na to wpaść, bo jednak to jest trochę pieniążków. Za dwa samochody? No nie wiem. Oj! Trochę się zagadałem. Wolałbym, żeby były jeszcze jakieś nowe tryby, trasy, coś nowego, bo kurczę, jednak samochody to nie wszystko, tak? No ale dobra, z tego Jaguara naprawdę się cieszę. Chociaż trochę żałuję tych 15 zł na w zasadzie tylko i wyłącznie dwa samochody. No ale trudno. Co się stało, to się nie odstanie. Dla was zrobię przegląd tych samochodów. Można powiedzieć, tylko pokażę wam, jak wyglądają w tym NFS-ie, prawda? Jak się nim jeździ i tak dalej. Na pewno to też będzie jakoś tam ciekawe. No i myślę, że będą jakieś obszerniejsze też DLC, no bo takie w postaci dwóch samochodów też były na początku właśnie do Most Wanted 2012, a później pojawiły się jakieś tam nawet nowe obszary gry w DLC i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. I dotarłem sobie na metę. Udało mi się zdobyć ładnie złoto. No i cóż, to były dwa samochody, Jaguar XJ220 oraz X75 Prototype, którego widzicie tutaj, wersję policyjną, tajną. Dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z NFS-ów i nie tylko. Trzymajcie się, na razie, cześć!